Zapraszam. Ten, który imponuje ostrą jazdą, mężczyzna z klasą. Moim gościem jest Krzysztof Hołowczyc. Witam serdecznie. No ładnie się zaczęło, Paulina. Tak trochę chcesz mnie zawstydzić, żebym tutaj w różnych takich kolorach wystąpił, bardziej różowych czy czerwonych. Myślę, że gdzieś tam parę rzeczy w życiu udało się zrobić i z tej perspektywy można mnie obserwować, ale myślę, że są ważniejsze rzeczy, które gdzieś tam udaje mi się ciągle łączyć, czyli mieć rodzinę, jakoś rozsądnie funkcjonować, popełniać mało błędów, chociaż się zdarzają, bo tak jest w życiu. Myślę, że gdzieś tam człowiek pracuje na siebie, na swój wizerunek, jak to niektórzy mówią tak profesjonalnie, trochę czasu. Uśmiechnęłam się pod nosem, jak gdzieś przeczytałam, że nadal jak twoja żona przychodzi na treningi, to wykręcasz lepsze czasy. Tak do tej pory jest? Ona tak się mobilizuje fajnie do życia? No, zawsze chciałem imponować swojej żonie, wcześniej dziewczynie. I rzeczywiście najpierw jeździłem na tylnym kole na motorze w koło budynku, tam gdzie mieszkała. I zawsze się naśmiewała, bo najpierw słyszała ryka, później ja się pojawiałem. I to tak zostało. Do tej pory gdzieś, kiedy rzeczywiście nawet żona przyjeżdża na treningi, teraz już coraz mniej, bo już jej się mniej motorsport podoba. Ale kiedy przyjeżdżała, wsiadała i naprawdę autentycznie odnotowywaliśmy lepsze czasy. Chłopaki się śmiali, że chyba musisz mieć za pilota swoją żonę, to będzie lepiej. Ale to chyba taki, no tak jak kogucik chce się zawsze popisać, prawda, w swoim stadzie. I ja zawsze przed moją żoną starałem się być najlepszy. I myślę, że to też powodowało pewien taki jednak jej rytm sportowy, który trochę... Ja pamiętam taki fajny moment i warto to powiedzieć, dzwonię po ciężkim rajdzie, naprawdę walczyłem jak wściekły, drugie miejsce, dzwonię, słuchaj, Danusiu, byłem drugi, a wygrać nie mogłeś? I to jak gdyby symbolizuje, jak ona bardzo żyła też moim sportem, jak potrafiła mnie w ciężkich momentach wspierać. To są te chwile, których nigdy nie zapomnę i dzięki niej na pewno jestem tu, gdzie jestem, bo byłbym innym człowiekiem, gdybym miał kobietę, która potrafiła powiedzieć ja albo rajdy, bo wiem, że moi koledzy takie pytania mieli. Właśnie rajdowo, sportowo osiągnęłaś naprawdę wszystko. No prawie robi wielką różnicę. No parę fajnych rzeczy udało się zrobić i rzeczywiście można być sportowo z tego dumnym, ale zawsze jest coś więcej, zawsze można wyżej, zawsze jeszcze raz następny. Tak właśnie mówią sportowcy i prawdziwi sportowcy. Ale co w życiu było ci tak strasznie trudno osiągnąć? Ja wiem, mam taką konstrukcję, że staram się wszystkie te rzeczy, które były trudne czy niechciane, odsuwam, zapominam i idę dalej. Ja myślę, że w moim przypadku człowieka, który niestety do motorsportu potrzebuje ogromnych ilości funduszy. I to jest ten ciągły lęk, czy na następny rok zbiorę sponsorów, czy poukładam to wszystko, czy to na koniec zadziała. I dla mnie to poczucie, że nie mam przyszłości, że na przykład nie będzie następnego roku, że on jeszcze nie jest zabukowany, pewny, jest tym lękiem. To jest ten moment, którego ja się bardzo boję. Takiego... Niekomfortowy. Tak, takiego, kurczę, może w następnym roku będę siedział w domu. I zazwyczaj to się nigdy tak nie kończy, bo ja to ciągle będę cytował wielkiego mistrza Juhe Cancunena, powiedział, zobaczysz, na koniec będzie się tylko zdrowie liczyło. Bo jesteś już w takim miejscu, że i tak to osiągniesz, tylko czy będziesz miał na to zdrowie i chęci. Bo jak jest zdrowie, to są chęci. I to jest niesamowite, że człowiek w zasadzie może osiągnąć wszystko. Musi tylko wyznaczyć cel, twardo do niego iść, przewracać się, wstawać i jeszcze raz przewracać. I jak już dojdzie na tą górę, to na koniec najśmieszniejsze jest to, dowiadujesz się, że ta droga jest najwspanialsza. Ta droga na szczyt, kiedy walczysz, kiedy zdobywasz, kiedy wbijasz pazury, kiedy znowu się odpychasz, bo na szczycie jest różnie. Niektórzy się cieszą, niektórzy naprawdę czują ogromną satysfakcję, ale też często jest tam wcale nie tak wspaniale. Chcesz wracać szybko albo nawet co gorsza, widzisz następny szczyt, jeszcze wyżej, jeszcze dalej i przeżyj. I na koniec myślę, że to gonienie króliczka jest cudowne. Jakbym miała zapytać, czego pragniesz na dzień dzisiejszy? Głupio by zabrzmiało, gdybym powiedział, że jestem dosyć mocno spełnionym człowiekiem i że to moje życie jest takie naprawdę fajne. Myślę, że cały czas potrzebuję wyzwań. I to jest najgorsze, co jest trochę niebezpieczne, bo mam świadomość, że w moim sporcie no, kiedyś trzeba poczuć, że wszystko dzieje się za szybko. Ja już teraz to zauważam, jak jadę samochodem WRC tymi najszybszymi autami, to mój procesor już przestaje odbierać wszystko tak, jakbym chciał. I zaczynam jechać ponad siebie, żeby walczyć o super wynik.
I nie chciałbym nigdy tej granicy przekroczyć. I to jest, przepłacić też. No, żeby na koniec było drogo. Dlatego w rajdach terenowych, w których jednak jedziemy trochę wolniej, już teraz niestety trochę, nie wcale dużo, tylko trochę wolniej, ale ten wysiłek trwa czasami 5-6 godzin. 5-6 godzin koncentracji naprawdę na wysokim poziomie. To są te niewiarygodne momenty, kiedy na mecie, ja to już parę razy mówiłem, ale dziennikarze otwierają drzwi, wkładają mikrofon, masz coś powiedzieć i nie jesteś w stanie mówić. Przecież umiem mówić do cholery, a dlaczego nie mogę tego teraz zrobić? No więc wypijam trochę wody, zaczynam łapać i powracam z tego świata, pędzącego świata wokół mnie, w którym chcesz być jak najszybszy, jeszcze odrobinę szybciej przejechać, nagle do świata, który jest taki no, zupełnie inny. I ja lubię ten swój świat, w którym mogę się zamknąć w samochodzie i mieć to poczucie takiej wyjątkowości, że jest nas paru na świecie gości, którzy potrafią takie rzeczy zrobić. I później wracasz do tego normalnego świata i takie pytanie, jak się panu jechało? Ojej, w tym straszne rajdzie, chyba, nie? A ty nie wiesz, co odpowiedzieć, tak mówisz, no fajny był ten rajd, jadę sobie. I dopiero później zaczyna rozum przychodzić i powraca z tego krótkiego łącza, bo trochę się pracuje na krótkim łączu. To oczywiście trochę psychologii sportu poznałem, gdzieś mam świadomość, jak to się odbywa, ale na koniec zawsze to cię zadziwia, że tak to działa. A jakie by było dobre pytanie po takim rajdzie? Albo jakiego pytania ci ktoś kiedyś nie zadał, a miałeś takie emocje, że chciałeś to powiedzieć? Myślę, że dobrzy dziennikarze, bo jest ich sporo, to trzeba powiedzieć, pytają o emocje, o momenty, które są decydujące, o momenty, o których warto opowiedzieć. I oczywiście, że to jest pewna sztuka potrafić przekazać emocje, bo musimy mieć świadomość, my sportowcy, ja to już powtarzam wielu moim kolegom i koleżankom, pamiętajcie, my jeździmy, czy ścigamy się, czy gramy dla kibiców. Musicie mieć świadomość obecności kibica i to, co mówisz, to jest dla niego. Opowiadasz kibicowi o tym, co przeżyłeś, o tym, jakie były prawdziwe emocje, czy to jest zwycięstwo, czy przegrana. Kibic chce z tobą być. Czasami wcale nie wymaga tylko zwycięstwa. Chce zobaczyć, jak naprawdę przegrałeś, jak to się stało, dlaczego. I jak powiesz prawdę, jak powiesz, że po prostu byłem gorszy, często tak jest. Nie miałem dnia, nie miałem tej siły, nie miałem tego uderzenia. I kibic to ceni. I kibic nie da się oszukać, bo wszyscy i politycy bardzo często myślą, że masami można kierować. Bardzo się mylą. W krótkim czasie to działa, ale w długim ludzie wiedzą, gdzie jest prawda. Czyli przychodzi ta prawda. A jak sądzisz, co jest lepszym nauczycielem? Właśnie sukces czy porażka? Co ciebie bardziej kształtowało? Nie rozdzielałbym, bo jeden jest ważny nauczyciel i drugi. Sukces potrafi cię sprowadzić na manowce. Dosyć szybko. Nagle czujesz się gwiazdą, wszystko działa, wszyscy cię chcą. Porażka zdecydowanie wzmaga działanie. Jesteś gotowy do wyrzeczeń, determinacja wzrasta, chęć jeszcze raz powrócenia, ja wam pokażę, ja dam radę, potrafię. Najbardziej człowiek walczy ze sobą, pokonać siebie, jeszcze raz wstać, jeszcze raz się podnieść, mimo że bolało, mimo że się boisz, bo to tak jest. To nie jest takie proste, jak wyrżnąłeś bardzo mocno, jesteś połamany i teraz musisz wsiąść z powrotem w samochód i dojść do tej samej prędkości. To nie jest proste. Szczególnie w naszym sporcie, bo na koniec musisz być na tym bardzo dużym ryzyku, ale musisz nad tym panować. To są takie dylematy, które szczególnie w sportach motorowych są i wielu sportowców musi się w odpowiednim momencie wycofać, bo już nie jest w stanie tego ryzyka ponosić. I ja miałem takie rok nawet, gdzie czułem, że nie wykorzystuję swoich możliwości, że ciągle jestem takim gościem, który udaje, że jedzie szybko. Sam przed sobą się oszukuje. Gdzieś tam gazikiem, troszkę hamulcem wjechałem w zakręt. Na tyle jestem doświadczony i sprawny, że można było nawet dobre wyniki robić, ale wiedziałem, że to jest, że psujesz robotę, chłopaku. Weź się do roboty. Jesteś absolutnie człowiekiem sukcesu, jesteś przystojnym mężczyzną, osobą publiczną. Zastanawiałeś się kiedyś, co tobie to dało w życiu? Jaki bonus dzięki temu masz, a co straciłeś przez to? No, na pewno uzyskałem w pewnym momencie świadomość, że moja obecność publiczna daje mi szansę ścigania się, bo są naprawdę trudne momenty i tak jak powiedziałem, trzeba wielkich funduszy, żeby móc funkcjonować w tym sporcie i moja obecność w mediach, która nie zawsze jest to wielka radość, maszerować tu czy tam i uśmiechać się i udawać, że jest fajnie, opowiadać jakieś rzeczy, o których, no, które cię nie bardzo interesują, ale miałem świadomość, że na koniec te moje różne napisy tu czy tam, czy gdzieś przebywanie w różnych miejscach, no daje mi szansę, że moi sponsorzy mówią, o nasz chłopak daje radę, jedzie tu czy tam i to spowodowało, że ta moja
moja kariera sportowa ciągle trwa, że ciągle mogę stanąć i walczyć, przynajmniej w rajdach terenowych, o zwycięstwo. Przekazujesz to swoim córkom, tą taką chęć pasji, chęć spełniania siebie. Myślisz, że one właśnie w takim duchu wyrastają i takimi kobietami będą? Wierzę w to, że mają świadomość, że tata może im coś przekazać, że tata coś w życiu przeżył. To jest właśnie to coś, czego wydaje mi się, że trochę naszemu pokoleniu brakuje. Tej świadomości, że jednak starsi ludzie, kiedyś się mówi o starszyzna, rada starszych, w różnych miejscach, prawda? Ci starsi ludzie mogli bardzo wiele przekazać. My mamy taką szybkość, takie tempo, że wydaje mi się, że oni są już niepotrzebni, ci starsi ludzie. To duży błąd. Możemy się bardzo wiele nauczyć od tych ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie. Mimo że, powiedzmy, już nie są w nowoczesnych technologiach, ale ich mądrość życia jest nam bardzo potrzebna. I ja wierzę w to, że im będę starszy, tym więcej będę mógł przekazać. Najpierw swoim dzieciom, później swoim wnukom. Tak było z moim tatą. Do tej pory moje córki cytują mojego tatę, z czego jestem bardzo dumny, bo ja też brałem od niego mądrość. Też mi się wydawało, że jak te spacerki, bo tak, żeby uciec od tego siedzenia w książkach, zawsze, tato, idziemy na spacer i wtedy dwóch gości, dwóch człapaków, bo my tak śmiesznie nogami machamy, i ojciec, i ja, i tak mama zawsze mówiła, odróżnia was z daleka. Jeszcze nie wiem kto, ale już po postaciach idzie dwóch człapaków, tak tymi nogami machaliśmy i tata mi opowiadał, co jest w życiu ważne. Właśnie powiedz nam, co ci mówię. To były, cudowne momenty. No, rzeczy bardzo proste, takie, które zapamiętałem i w tej chwili mogę powtórzyć. Synu, mów prawdę, bo zawsze ci będzie lżej z tym. Zawsze o tym pamiętaj, bo jak cokolwiek będziesz próbował w jedną czy w drugą stronę opowiedzieć, to później się pomylisz i będziesz zawsze osłem. Staraj się żyć tak, żebyś mógł na koniec powiedzieć, lubię siebie, jestem fajnym gościem, coś zrobiłem, bo to jest podstawa. Co z tego, że coś szybko chwycisz i będzie się wydawało, że to masz, że jesteś wspaniały, za chwilę będziesz cierpiał. Mimo, że to jest coś, co cię przenosi na przykład na inny poziom, bo ta świadomość tego pędu trochę za pieniądzem, za pozycją, za miejscem, gubi często ważne rzeczy, które tak naprawdę dają nam sens życia i siłę, taką prawdziwą siłę. To, co mi naprawdę nie wychodzi w życiu? Jakaś rzecz, czynność, coś takiego? To, co mi naprawdę nie wychodzi w życiu? Za dobry jestem, okay. Żeby tak się działo. Pytam mistrza sportowca. Skromność, nie? To mi nie wychodzi w życiu. Może jest niepotrzebne. Naprawdę uwielbiam. Żyć. Czuję, że... Kocham życie, naprawdę. Każdy dzień, każda chwila, każda pobudka rano, nawet gdzieś tam z bólem głowy, bo był bardzo, bardzo radosny wieczór, dużo się działo, z bólem głowy się budzę i mówię, kurczę, będzie coś do zrobienia. Tak jak powiedziałem, jeżeli można wstać i można pójść i można znaleźć coś dla siebie, to ja już się cieszę. I czuję, że żyję gdy? Gdy oddycham, gdy świeci słońce, gdy otacza mnie grono ludzi, z którymi warto być, w sensie emocji, miłości, takich prostych uczuć, które w sumie na koniec są najważniejsze. Fajnie się rozmawia z takim dojrzałym mężczyzną. Powiedz mi jeszcze, jak ty się masz do swojego tego ego męskiego? Zawsze próbowałeś jakby przegonić sam siebie. Myślisz, że przez to czujesz się takim spełnionym mężczyzną? Że ten sport ci pomógł w samoakceptacji? Znaczy, z momentów, kiedy miłość moja własna była tak ogromna, że mi się wydawało, że jestem w ogóle królem świata, dojście do gościa, który zaczyna go trochę rozumieć, ten świat. I to jest taka droga bardzo długa, bardzo długa, żeby stać się człowiekiem, który zaczyna mieć do siebie szacunek. To jest zupełnie coś innego niż poczucie, jakim jestem silnym samcem, zwycięzcą, wszystko jest w moich rękach. Nie, nie. Wcale nie trzeba daleko wychodzić, wcale nie trzeba szukać tego cudownego wieżowca swojego. Walisz na te 150 piętro, rozglądasz się, a tam tylko jest bułka za 5 zł. Ta sama, która na dole kosztuje 50 groszy. No jak to mówi Krzysztof Hołowczyc, to po prostu ja myślę, że to jest tyle inspiracji, że będę przewijała ten wywiad kilkukrotnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję za przecudną, inspirującą rozmowę i życzę ci tego, żebyś nigdy nie poprzestał w poszukiwaniu swoich pasji i zawsze miał ten prawdziwy świat i azyl. Dziękuję bardzo. Dziękuję.